Lubinianie nie zagrali wybornego meczu przeciwko Koronie, ale w najważniejszych momentach spotkania wykazali się skutecznością, opanowaniem i też dopisało im szczęście. Miedziowi wywieźli z Kielc trzy punkty i dobrze rozpoczęli sezon 2017-18. Dużo gorzej wypadli zawodnicy z Wrocławia. Śląsk przegrał w Gdyni z Arką z 0-2. Trójkolorowi stworzyli sobie kilka dobrych sytuacji do tego, by zdobyć bramkę. Dwie strzelili jednak piłkarze z Trójmiasta, którzy wykorzystali zimną krwią błędy nasze gracze. Śląsk jeszcze nie jest monolitem. Rewolucja kadrowa, która spotkała Wrocławian, spowodowała, że jeszcze potrzeba czasu na to, by drużyna grała. Właśnie jak drużyna. Śląsk jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Przed kilkoma dniami zakontraktował kolejnego zawodnika z drużyną. Związał się król strzelców minionego sezonu Marcin Robak. Nieznana jest kwota, za jaką napastnik zmienił barwę klubową. Mówi się, że Śląsk zapłacił za 34 lat Lechowi Poznań około 300 tysięcy złotych. Trener Jan Urban pozbył się przynajmniej częściowo problemów w napadzie. Jedynym snajperem w kadrze pozostawał bowiem Arkadiusz Piech i od kilku tygodni było głośno o poszukiwaniu kolejnego gracza do formacji ofensywnej. 34 Robak jest gwarancją goli w sezonie. W 184 meczach Ekstraklasy aż 83 razy trafił do siatki. Spośród aktywnych graczy lepszym dorobkiem może się pochwalić dnie. Paweł Brożek. Czy Robak zadebiutuje w Lubinie? Derbowe starcie w poniedziałek o godzinie 18.00.